Dziękuję bardzo, panie marszałku. Rekapitulując, mam trzy pytania. Po pierwsze, czy da się określić i egzekwować jakieś standardy zimowego utrzymania dróg? To, czego nie zdążyłam powiedzieć w wypowiedzi klubowej. Zazwyczaj jest tak, że zimowe utrzymanie jest robione w ten sposób, że odśnieżana jest jezdnia i zrzucany jest śnieg na pobocze lub na chodnik. I pieszy, chcąc się w ogóle poruszać, musi wejść na jezdnię. Bardzo często doznaje wtedy urazów. Czy nie można w ogólny sposób tak określić standardów zimowego utrzymania, żeby trzeba było odśnieżać chodniki i pobocza? Już nie chcę jak gdyby rozwijać tematu, ale na przykład drogi są odśnieżane tak, że jak jest odcinek pasa wolnego ruchu, to on w zimie nie jest odśnieżony i w zasadzie jest bezużyteczny. Kwestia druga. Co zrobić, żeby uchwalone prawo nie stało się martwym prawem? Bo to przecież przykład pociąga, to powinien być przykład rodziców, to powinna być bardzo szeroko zakrojona akcja, taka po prostu propagandowa, żeby w ludziach wyrobić ten nawyk noszenia elementów odblaskowych, bo to przecież przykład pociąga, na przykład rodziców, przykład nauczycieli, szkoły. Czy w takim kierunku nie powinny pójść działania? I na marginesie kwestia podobna. No, plaga nieoświetlonych rowerzystów po zmroku, których, że tak powiem, wracając po piątkowych głosowaniach, spotykamy po prostu w wielkiej liczbie. Czy nie da się tego jakoś zwalczyć? Dziękuję bardzo.